Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie z serią odcinków, której wraz z dzieciakami będziemy odtwarzać stare gry i zabawy naszych rodziców bądź też dziadków. Tak więc ja jestem Paweł i zapraszam was do wspólnej zabawy. W dzisiejszym odcinku jest ze mną dwóch aktorów, Liliana i Oliś. Cześć! Oliś, pomachaj do kamery. Zasady gry są bardzo proste. Budujemy statki, które będą podane dwóm próbom. No i muszą przetrwać to na rzece. Także zaczynamy. Oliś, jaką wybierasz podstawę? Podstawa będzie skory. Skory? Ok, Liliana też skory? Tak. Oliś orzechy, ty. Oliś orzechy kroi. Ja mam to przyciąć w ten sposób? No, tak możesz, no. Możesz tak przyciąć. Tak. Okay, dobra, spróbujmy w takim razie. Całkiem się od tego kawałek. O. A sobie zabieram takie. Dobra, masz, trzyma się. A ja? A czekaj, bo ja mu pomagam, a ja sam nie mam statku jeszcze. Olis, ty już masz taki statek? Jeszcze to nie jest skończone, nie? Tak, nie. Możesz jeszcze dodać, tu są jeszcze takie elementy, które można sobie dołączyć do tego, wiecie? W tym miejscu, co? I będzie moja łódka bardzo szybko jeździć, bo będzie elektryczna. Elektryczną łódkę robisz? Tak. Tylko to muszę z tyłu przyciąć. Znaczy mam nadzieję, że to przepłynie, ale jeszcze... No, bo jak zrobić to dużo, to może być ciężko potem. O. Będzie na wiatr i na elektryczność. Aha, ogólnie rzecz biorąc, każdy będzie musiał nazwać swój statek. O nie! Mój się nazywa Fura Beba. Okej, okay, to jest super nazwa. Okej, tylko zapamiętaj ją. Oliś, kapitan statku Fura Beba, Fura Szybka. No czekaj, muszę wymyślić nazwę na swój statek. Picobello. Nie. Picobello, mój się nazywa. Fura Szybka. Fura Szybka? Okej, okay, dobra, mój się nazywa Picobello. Pan, szczur okrętowy. Jego statek to Picobello. Musisz wymyślić nazwę. Karalbla. Karalbla? Okej, okay, no może być. Liliana, kamrat. A jej statek to Karalbla. Dobra, statki mamy gotowe, więc poddajemy je próbie na rzece. Chodźcie za mną. Ja mam gumowce. No to super. Jesteśmy już nad rzeką i zaraz będziemy puszczać statki. Na dwóch rzekach będziemy je puszczać. Jedna o bardzo niskim poziomie wody, a druga, którą nazwaliśmy rzeką dwóch wodospadów. No i oczywiście meta, którą oznaczyliśmy takim starym drutem. Uwaga, gotowi jesteście? Na 3-4 każdy puszcza swój statek. 3-4. Oj. Oj, mamy za ciężkie statki, Diana. Nie! Nasze statki są za ciężkie. Po prostu... Musimy zrobić mniejsze statki. Musimy iść teraz do warsztatu, bo okazało się, że mamy za ciężkie statki. Tak. Wracamy. Wróciliśmy do naszego warsztatu i przerabiamy statki na nowo. Będzie słodki. Mój też. Będzie prawie taki jak ty. No. Tylko będzie miał żagiel z piórka. A mi się nazywa Mołka Furka. Możecie też sobie to zapisać. Super. Dużo zmian było, ale bo tamten był za ciężki. Kora raczej była złym rozwiązaniem. Był jak twój, na pewno utonie. Jest taki mały, że plusk, jak będzie ta duża rzeka, to na pewno spadnie. No nie. Dobra, próba numer 2. Idziemy sprawdzić teraz nasze statki. Mój się nazywa Słodko, bo go inną nazwałem. Okej, okay, inna nazwa. Dobra, no to się gotowi. Puszczamy. O nie. Nie może, no, staramy się jak najmniej poprawiać. Ojej, dalej są za ciężkie, to jest za mała woda. O, płynie. No, tutaj kogo ten statek jest zrobiony? A mój płynie! O, Joli, no, za lepszą konstrukcję chyba. Znaczy, się nad siłą chodzi, Diana, mój na liściu. Dobra, dostajecie po statku? Udało się! A możemy... Pójdę płynąć do mety. Oliś? I Olisia też.
mój statek nie dopłynął. A, dajcie mi znać, w jakie gry i zabawy wy bawiliście się w dzieciństwie i napiszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekaw. Rzeka dwóch wodospadów. Dobra. Mój się tam, moja konstrukcja się zniszczyła. Wszystko się rozwaliło. Nie, mój się... Gdzie jest on? Co tak naprawdę? Tsunami. Mój przestał. Płynie dalej? Tak, mój płynie dalej. Mój przestał. Liliana masz chyba najmocniejszy. Co ja? Będzie spokojnie. Komu się udało? Ręka do góry. Się udało. Gdzie jest mój? Tu jest. Czemu mam najgorszy statek? Pokaż, Oliś, udało się? Tak, udało się. Opadła taśma, jedzie taśma. Nie, to już będzie za dużo. To jest moje, przecież to mój statek. Oli zabrał mi statek i mówi, że sobie doklei do swojego. To jest mój bip. Oli się go tak nie nazywał. Właśnie idziemy nad rzekę, puszczek nasze statki. Dobra, chodź. Po kilku ciężkich przeprawach i wizytach w warsztacie w końcu wszystkim udało się zbudować statki, które dotarły do mety. To co, wracamy? Wracamy! Wreszcie nam się udało. To co, podobało wam się? Tak! No to ekstra, fajnie, bardzo się cieszę. Musimy posprzątać ten cały bałagan, który tutaj nagromadziliśmy. Na dzisiaj to jest koniec. Zachęcamy wszystkich do takich zabaw z dzieciakami, bo jest naprawdę niezła frajda. Także łapki i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, cześć!